Chyba jest satysfakcja po takim występie podopiecznych i takim rezultacie. Na pewno cieszy to, że w tym pierwszym meczu barażowym odnieśliśmy wysokie zwycięstwo. Fajna zaliczka przed rewanżem. Style połów różne, ale na pewno też chłopaków złapała lekka trema, tym bardziej przy takiej publiczności licznie zgromadzonej. To na pewno pierwszy raz grali i było to widać po prostu w pierwszej części. Chyba od 35, mniej więcej 40 minuty oglądaliśmy prawdziwe oblicze 17-latków rekordu. Jeszcze nie, aczkolwiek no już tam przejęliśmy inicjatywę mocniej w tych faktycznie ostatnich 10-15 minutach pierwszej odsłony, ale myślę, że takie prawdziwe oblicze to był już ta początek drugiej połowy, gdzie sobie parę rzeczy wyjaśniliśmy w szatni, gdzie chcieliśmy być, w których rejonach chcielibyśmy się inaczej zachowywać na boisku i chłopcy fajnie to zaczęli realizować, no i efektem tego myślę były te pierwsze dwie bramki przynajmniej. Co godne podkreślenia, to gra w tak trudnych warunkach pogodowych nie wpłynęła na jakość, przynajmniej od strony motorycznej w grze rekordzistów. No tutaj słowa podziękowania dla naszego trenera motorycznego Kuby Korby, bo skoro daliśmy radę w takich warunkach, to znaczy, że praca została dobrze wykonana. To jedna rzecz. No a druga rzecz, no chłopaki sobie taki zawód wybrali, że 90 minut ciężkiej pracy zamiast przykładowo 8 godzin na kopalni. To na koniec jeszcze podsumowania tego spotkania numer 1. Dwa słowa o środowej konfrontacji rewanżowej. I jaką piłkę pojedziecie zagrać do Pruszkowa? Murarka? Nie, to nie jest w naszym DNA. My będziemy prawdopodobnie chcieli zagrać tak samo albo bardzo podobnie. Weźmiemy pod uwagę boisko, jakie tam zastaniemy. Zobaczymy, czy rozmiary, stan boiska pozwoli na prowadzenie takiej czy innej gry, ale raczej my chcemy w każdym meczu grać w ten sposób, mniej więcej. Dziękujemy za już i powodzenia w środę. Dziękuję uprzejmie, do zobaczenia, do usłyszenia. Kapitan zadowolony ze swoich kolegów? Z kolegów myślę, że tak. Całkiem pokaźna zaliczka, 4-0. Myślę, że mogliśmy już spokojnie wygrać więcej. Trochę w pierwszej połowie za bardzo nerwowo, może za bardzo pochopnie w niektórych sytuacjach rozwiązywaliśmy akcję, ale myślę, że wynik jest całkiem dobry. Skąd ta nerwowość? Bo czego jak czego, ale meczów o stawkę macie już trochę w swojej karierze, w swojej przygodzie z piłką rozegranych. Mamy trochę rozegranych, ale w sumie ciężko powiedzieć. Może taki pierwszy mecz w sumie barażowy. W zeszłym roku się nie udało niestety zagrać. Może, jak to się mówi, pierwsze koty za płoty i z każdym meczem będzie już lepiej. Dwa słowa o tropikalnych warunkach do gry. No, było ciężko na pewno. Pogoda nie zachęcała do gry, ale musieliśmy się przestawić na dobre myślenie i zagrać po prostu jak najlepszy mecz. No i odgłosy z pobliskiego kąpieliska. No jasne, no to też mogło wpływać na nasze podejście może. Może już niektórzy byli na basenie w trakcie meczu. Zatem powodzenia w rewanżowym spotkaniu. Dziękujemy.